Witam serdecznie drogich gości kanału Gazetki i Promocje. W niniejszym odcinku przyjrzeć się możemy, co ciekawego w najbliższych dniach czeka na nas w sklepach Lidl. A ja pozwolę sobie zwrócić Państwa uwagę na produkty, które moim zdaniem są ciekawe lub atrakcyjne. Jak to zresztą na co dzień robię i stali bywalcy kanału Gazetki doskonale o tym wiedzą. Pierwszym z nich jest czosnek niedźwiedzi, który kupić możemy w formie, że tak powiem, doniczkowej. Czyli możemy postawić go sobie na parapecie, regularnie podlewać, a codziennie będziemy mieli dostawę niezwykle smacznej i zdrowej przyprawy, która jeszcze niedawno wcale nie była popularna w kuchni, a czosnek niedźwiedzi traktowany był raczej jako ciekawostka przyrodnicza. Niewiele osób pewno wie, że czosnek niedźwiedzi znany jest już od starożytności i znany był dawniej pod nazwą cebula czarownic. W naturze rośnie w całej Europie, jednak nawet jeżeli znamy miejsca w lesie, gdzie występuje, to nie powinniśmy go zrywać, ponieważ jest pod ochroną. Dlatego właśnie plantacja domowa tej rośliny jest tym bardziej cenna. W odróżnieniu od zwykłego czosnku nie wykształca ząbków, a w kulinariach używa się jego liści. W internecie znajdziecie Państwo masę informacji, jak bardzo dobroczynne jest działanie niedźwiedziego czosnku na nasze organizmy, więc nie będę się rozgadywał. Natomiast zachęcam do dodawania go na przykład do białego sera na kanapki, co jest metodą prostą, smaczną i skuteczną. Drugim niezwykłym produktem jest chleb z burakami i marchewką. Ten czerwony w kolorze chleb jest tak niezwykły w smaku, że zdecydowanie warto poszerzyć swoje kulinarne horyzonty i włączyć go do swojego jadłospisu. Idealnym zatem wydaje się połączenie wspomnianych składników i sporządzenie sobie na śniadanie kanapki z chleba marchewkowo-buraczanego z twarożkiem z dodatkiem niedźwiedziego czosnku. Taką ja mam propozycję śniadaniową na najbliższe dni, a co Państwo proponujecie, proszę opisać w komentarzach pod filmem. Myślę, że znajdzie się parę ciekawych lub może nawet niezwykłych propozycji. Tymczasem życzę smacznego i udanego dnia. Zapraszam do Lidla na zakupy i czekam na ponowne spotkanie z Państwem na kanale Gazetki i Promocje. Do usłyszenia.